TV niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Cześć. Ola, ola. Tobie? Ola, ola. Tak. Nie wiem, co to za ola. Que pasó? Que pasó, panie Reniu? What's up, nie? Oni sami czasu jakiś oligo dają, nie wiem, co to za ola. I'm white, blue or white. Dzień dobry, czy dzisiejszy mecz zagrożony jest, czy raczej wszystko pójdzie zgodnie z planem? Śnieg nie spadnie, co gramy. No, ale śnieg chyba nam też nie groźny tutaj. Ja już nie mógł tego dodać. No, bardzo, bardzo wyszło. Aż miło się, tu wiesz, spaceruję. Maciek, co się dzieje? Powiedz mi, bo słyszałem, panie Reniu, zaznajmiła mi, że jeszcze nie wiadomo, jak gracie, w jakich stylach gracie. A, spokojnie. Wszystko będzie. Nie rozproszę was, to mam nadzieję. Nie, nie. Jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. No i bardzo dobrze. To jest ruch, to jest prawdziwy synek. Panowie, pytanko, w jakich kolorach strojów gracie? Bo tu jest ogromny dylemat na dzisiaj. Niebieski. Nie mamy ten dylemat. Też macie ten dylemat? Też mamy ten dylemat. Niebiesko-czerwony, nie? Bo tak napisał. Mamy dwa warianty. Nie. Napisał ale... niebiesko-czerwony. Nie, mi się wydaje, że te białe, czerwone te spodenki i te czerwono-niebieskie getry. Czyli rozumiem, dwa zestawy są zabrane? Tak. No tak trzeba chyba, nie? No. Panowie, pierwszy raz na cichej? Nie? Serbii. Czwarty chyba. Upaliłem kiedyś. Z jaką drużyną? Ze Śląskiem. Nie, trzy. Po cztery już, nie wiem. Miłe wspomnienia, bo tak zawsze pytam o to? Miłe. Jak walczyliśmy o wicemistrzostwa Polski i raz tu byłem z ŁKS-em Łódź. Przegraliśmy chyba 3-2. Aha. Jakieś stary dzieje. Stary? No ja już jestem wiekowy. No Chorzów zasługuje mi się wydaje na to, żeby być gdzieś tam wyżej, jak jest. Sypisa zawsze spoko posłuchać go. Jak, panie Reniu, wiadomo w czym gromy? Jeszcze nie. Jeszcze nie, pierdolę. A wie pani, że ci z Odry też nie wiedzą? No bo też mają te same mają stroje. O, Rzeziu! Siema, co tam u ciebie? No lepiej. Ale było gorzej? Bywało też gorzej. Do czego? No, dla czojaka. Ja mu sprzęt w nosie. Grać. Tak cię ukarał? No, tak jeszcze masz, nie tak. Wiemy, w czym będziemy grać. No, co? Ja, to ja, jako dobry kolega. No, jako dobry kolega to pójdzie na pranie, będzie pranie kuźwa mać prał. To ja wypierę za niego najwyżej. I kupić proszę przede wszystkim. Ja kupię wszystko, panie Reniu. Pieniądze są... bardzo głupio mądrzy. Ale wie panie Reniu, czemu tak jest, bo on ostatnio sobie nagrabił u Miłosza, u trojaka. A u mnie są wszyscy nagrabili i wszystkich pier... Bo oni tego nie rozumią, że ja też czekam. No ja, to jest prawda. Jakby nie to, to już wczoraj mieliby naszykowane na dzisiaj. No ja. Przepraszam. Nerwowo się robi, wiesz? No ja. No bo osły matoły jedne nie umią zrozumieć, no. Że ja sama nie wiem, w czym oni grają. Ale widzę, ty się tak czy aż... Się, ze mną nie wiedzą, kaj uciec. Ze mną na szczęście nie ma problemu, bo nie gram. Co ty chcesz? A ja. Ale nie bierzcie, bo nie wiadomo jeszcze. Wiadomo, już powiedzieć, że biał. Kto ci powiedział? Kierownik przyszedł? A nie. No. A no właśnie, a on zabrał cały sprzęt i poszedł do sędziów. Ja pani powiem, kto mi powiedział. Kto taki? No lepiej nie. Kto taki? Ja pani myśli. Trojan! Znowu dziękuję. Nie ma ty. Wszystko na trojaka. Czemu tak? Najgorszy jest. Znajomi widzę. Tak. Skąd? Skąd znajomi? A z czasów jeszcze Labra, Rozwoju. O proszę. No. I razem graliście, trenowaliście, tak? W Rozwoju najdłużej, no. I wasze ścieżki się rozeszły? Tak. W którym momencie? A zawsze się schodziły, po paru latach zawsze się schodziły. Zawsze. Była rozłąka i potem znowu, wiesz, schodziły. Aha. A dzisiaj panowie, jak szanse na grę tutaj? Pierwsze co zobaczyłem, że wygodne ławki, że zmieniliście, więc to fajnie. Czyli jest pierwszy pozytyw, tak? A ja z trenerem Mariuszem. Jest pozytyw, bo jechałem, że znowu te plastikowe siedzenia. A ja z trenerem Mariuszem zrobiłem swoje i już teraz mogę to udać. Tak. Nie kibicować kolega. A ja myślałem, że dzisiaj, kurczę, no jednak coś tam się... No wiesz, no. Wszystko w swoim czasie, poczekamy. Czyli walka trwa. Oczywiście. A tutaj rozumiem zadowolenie z miejsc, szkoda, że jeszcze nie ogrzewane, co? Nie, teraz się śmieję, ale normalnie to tak...
Do śmiechu nie jest. Widzisz, że mu nie dali oltarionu, nie? Jechał za pola w ludzie. Jestem tak zagrzany, że... Skupmy się na meczu, bo dzisiaj jest chyba, że mecz z Opolem, yes. To było w niedzielę czy tam w sobotę gdzieś tam na Gieksie, to już nie jest ważne. To prawda, ale wiesz co powiedzieli, tam kibice napisali w komentarzu taką ciekawą rzecz, ja sobie to nawet zapisałem. Co powiedzieli? Żebyś... Jeżeli będziesz czyścił tak jak czyściłeś, to będziesz miał nową ksywę Domestos. Aha. Czy coś takiego? Zawsze lepiej niż drewno, nie? Zawsze lepiej niż drewno. Cześć, cześć, haj, jak tam? A jak tam nauka polskiego, bo słyszałem, że uczysz się. Uczysz. Uczysz, tak? Jak tam idzie? Coraz lepiej się umiesz dogadać? Lepiej. No słychać. Ja rozumiem, ale nie może... Ale to z czasem będzie coraz lepiej. Może, a to mamy... Nie wiem, jak tam humor, nastawienie? Pozytywne, bojowe. Siemka. Tak jak siemka. Niech są tak samo. Tak samo? Jak jest tak samo? O, siema Arturek, jak tam? Po publikacji. Ja już spokojnie z kamerą. Ty już spokojnie? Drama to nie było, nie? 21 minut na ekranie. Dobry. Kiedy oglądałeś, Artur? Od razu, ty. Rano się obudziłem, nie? A rano, no a to już było kurczę w nocy. W nocy to zdaje się. Ale nad łukiem musisz popracować. Siedziałem, czekałem, nie? Mówię, dobra, no nie wrzuci, idę spać, a tu rano niespodzianka. A ty już widzisz, a tam już 1000 wyświetleń rano. Tak, wiadomości, wszystko. Tak? Nie no, spokojnie. A jak tam pan instruktor widział sprawę jazdy? No widział, mówi, że dobrze było. Tak? Trochę trzeba popracować. Wie pan, jak to jest wariat? Ale wariat, facet z poczuciem humoru. No to na pewno. To taki drugi, Matko Żelko. Matko Żelko, Wilim. Tyś? Nie, tak chętnie kręcisz. No. To możesz pozdrowić ode mnie Słowaków. Wiernych kibiców ruchu, którzy przyjeżdżają prawie na każdy mecz. Słowaków? Tak. A skąd to pani zna tych Słowaków? No bo... Oni znają... Do domu. Ją zawieźli do domu. Tak? Tak. No to pozdrawiamy Słowaków. Bartek, ty też pozdrawiasz Słowaków? Pewnie. Jak pani Renia ich pozdrawia, to ja też. Bardzo wspaniali ludzie. Strasznie nam kibicują. I jak tylko mogą, są na każdym meczu. No to szacunek dla nich. Tak. I oby tak dalej. Panowie, co się dzieje? Co się dzieje, panowie? Wszystko w porządku. Jakieś problemy? Żadnych. Musimy się przygotować do meczu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Odpowiedź wymijająca. Tak. Uniknął tematu, ale... Brać komin, czy nie? Komin? No. Weź, bo wieje, wiesz? A na głowę? Gratulujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. Było ciężko, było emocje do ostatniej chwili, ale się udało. Bardzo dziękuję wszystkim za głosowanie, super, za mobilizację. Teraz nie puszczaj tego w kulisach, ale... W życiu. Dobra, to teraz nic, tylko realizować wspaniały projekt, tak? Wiesz co, nie będę nic obiecywał, ale mam nadzieję, że to będzie super, coś super, no. Świetnie. No i powiem ci tak, jeżeli ruch wygra, to tak. Okej. Okay. Nie wiem, czy wiecie, znacie tę legendę o królu Maciusiu I. To król Maciuś I był z Chorzowa i za chwilę będę miał olbrzymią przyjemność zapowiedzieć ceremonię uhonorowania króla Maciusia I, czyli Maćka Surmy, który jest mistrzem świata. Mamy mistrza świata w Chorzowie, także Róg nie musi być mistrzem świata. Grunt, żeby Róg brał przykład i był mistrzem Polski. To już za miła chwila. To jest mój uczeń, mój. Mój uczeń, nie? Uczeń, nie? No jasne, że to tak. Duma jest, nie? To jest duma. Ja być bramkarzem, gdybym był bramkarzem, to bym był lepszy od jednego naszego bramkarza, który w Polsce, bo takie sobie piłkarskie odwaga na piątce, na trójce, na piątce był królem, nie? Było tak, czy nie? Tak było. Ale kochał walki, no, sztuki walki. Może w kilku co potrafi i naprawdę coś z tego, wyszło, nie? Mistrz Europy Rzym, mistrz Europy Lizbona, trzykrotny dzisiaj mecz na świecie Abu Dhabi, mistrz świata aktualny. Maciuszku, gratulacje, no.
Kuma. Wszyscy bardzo dobrze o tym wiedzą. Gratulujemy serdecznie mistrz świata w curlingu i przede wszystkim kibic niemiecki. Wielkie brawa dla naszego mistrza świata, który w tej chwili wkroczył już na murawę i miejmy nadzieję, że obecność tego oto spotkania. Ciężka to jest dyscyplina, ale to jest dyscyplina przy charakteru, charakterystycznie tylko mogą zdobyć to, co zdobyły. Naprawdę ci gratuluję. Wszystkiego dobrego. A to jest dobre. Szacunek dla wszystkich kibiców, którzy dzisiaj przyszli na naszym obiekcie na Cichej i oglądają ten mecz na żywo, bo pogoda, ja nie wiem, czy ci się udało Asteto to uchwycić, ale to jest masakra po prostu. No właśnie. Trzeba kochać ta drużyna, żeby w takich warunkach oglądać ten mecz. No tak, ale mimo wszystko mam nadzieję, że to już niedługo się zmieni, tak? Wszyscy mamy tak liczymy. Tak liczymy, no. Łopata ma być wbijana w 2018. Panie prezydencie, trzymamy kciuki. Piosenki już nauczone? No prawie. No tutaj widzimy, że coraz lepiej im to chodzi. No coraz lepiej, idzie. Muszą tak głośno, żeby piłkarze ich słyszeli, ale coś chyba nie bardzo. Dobra, kiedy twoje pociechy tak będą śpiewać? Już śpiewają. Znaczy jedna, druga będzie śpiewała za rok. Bardzo dobrze, czekamy, gdzie cierpliwości. To wygramy! Powiedz mi, widzewiaku, Rajanie, jak tam w Warszawie wczoraj? Bardzo sympatyczny poza wynikiem. No ale widziałem na trybunach święto kibicowskie. No tak, oprawy, jedna, druga strona. Pracę, głośny doping, 2000 ludzi na wyjeździe, to rzadko się zdarza w trzeciej lidze takie coś. No to pozdrawiamy wszystkich widzowiaków i szybkiego powrotu do elity. O, bardzo szybkiego najlepiej, to się nie da, szybko się nie da. Cześć Dorota, co tutaj się dzieje, co? Ja przyszłam do Kuby. Kuba. O kurde, wszyscy do Kuby się przychodzą. Cześć. Uhonorowaliśmy mistrza świata, no to teraz pora na najlepszego speakera. Co ty gadasz w ogóle? Kuba, dziękuję bardzo. Gratulacje jeszcze raz. Dzięki. No Kuba, jeszcze raz gratulujemy serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Prosimy o krótki komentarz. Krótki komentarz jest taki, że gdyby nie ten hop, który niejednokrotnie ratował moje 4 litery, bo ja na przykład bym się spóźnił albo nie mogłem być na meczu, to wykonywał kawał dobrej roboty, także 3 dni noszę jo, 2 dni noszę kowy. Trzeba zarejestrować. No. Wczoraj byłem na urodzinach kolegi. No. I było tam też kilku kibiców Górnika. No Zabrze. Proszę. O proszę. I podjąłem się zakładu długoterminowego z jednym z nich. Mianowicie do końca czerwca 2023 roku
Ruch zakwalifikuje się do europejskich pucharów. Jeżeli ja wygram, to Kamil musi kupić 10 biletów na Ruch i dać je dzieciom z domu dziecka. Kupić koszulkę Ruchu ze swoim nazwiskiem, zrobić sobie w nim zdjęcie i dać na Twittera. O matko. Jeżeli ja przegram, to analogicznie robię to samo. Dlatego mam taką prośbę, żeby chłopaki uratowali mnie przed tą kompromitacją i żeby się udało. Mamy 6 lat, także jest zarejestrowane, żeby się tak, że to będzie moje ostatnie 6 lat w tym mieście. Pięknie, zwycięskie kulisy będą. No ja mam nadzieję. Co się to dzieje, Maciek? Co się to tam dzieje? Swoje. Panowie, powiem dwa słowa. Pamiętacie, przegrywaliśmy. Powiedziałem wam, że jesteście dobrym zespołem. Jesteście naprawdę mega potencjał wam. Dzisiaj to było widać, wcześniej było widać. Uwierzyliście w siebie, a to jest połowa sukcesu. Naprawdę, wierzcie mi, że jesteśmy w stanie w tej lidze zrobić wszystko. Nie będę mówił co, ale wiecie, o czym marzy. Naprawdę jesteście wielkim zespołem. To dzisiaj było widać w paru momentach takich. Jeszcze potrzebujemy do grania, ale mamy czas. Także nie ma sprawy. Wszystkiego dobrego i trzymam za was. Dla wszystkich, ale Ruch dzisiaj jest drużyną, która no, na pewno z tego ostatniego miejsca prędzej czy później wyskoczy, bo
Bo to jest ruch chorzów i już, i nie ma o czym mówić w ogóle. Piłka ma to do siebie, że raz się jest na wozie, raz pod wozem, ale trzeba pamiętać, że są w tym wszystkim ludzie i niesamowicie cieszy ta atmosfera ruchu chorzów, bo ona tu zawsze była. Taka rodzinna, tu się czuje klimat ten śląski, także... Twarze coraz bardziej uśmiechnięte, bardzo proszę. Για την ομάδα μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια από τις σημαντικότερες νίκες τη σημερινή. Wierzę w to i myślę, że dzisiejsze zwycięstwo było bardzo, bardzo ważne. Γιατί θα φύγουμε δύο ώρα από εδώ. Θα μην στο ψάρι μου στον τούκο να σφύρουν τα βιάλη. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν μιλάω και τόσο πολύ. Μου πράγμα μου είναι ότι он дуже не мови. Όχι, αλήθεια είναι, εγώ είμαι πολύ ντροπαλός. Δεν μπορώ να φανταστώ, γελάει η κυρία. Μου είπε ότι είσαι στιδλίβε τσόβιακε. Αλλά όταν πιάνω ένα κομμάτι που υποτίθεται του μου αρέσει και εντάξει, εκεί δεν σταματάω. Αλλά jeżeli ktoś, jak to się mówi, naciśnie na jego, jakby to powiedzieć, takiego konika, co może dużo powiedzieć na ten temat, no to wtedy nie przestaje i tak to wygląda. Και το βάζω σε περιπέδιο, κύριε, γιατί πολλές φορές εδώ μου μιλάει πολωνέζικα μέσα στα βοηθήρια και εγώ το κοιτάω έτσι και μου λέει... Ja też niekiedy już też się zapominam, raz on mi mówi tu po grecku, ja mu odpowiadam po polsku, znaczy ja mu do niego mówię po polsku, on do mnie po grecku i niekiedy to też tak wychodzi, że nie tak jak powinno, ale tak. To jest powodowane, że on cały czas chce coś nowego powiedzieć. Tato, ta masz w Leo, Leo, ty chcesz... Nie będę zatem już pytał, czy są jeszcze jakieś pytania redaktorowi. Bardzo dziękuję, że nacisnął tą 3,5. Ναι, αλλά θα σας πω κάτι, και αυτό είναι το επάγγελμά μας, περίμενε. Τώρα πάει το πρόσεχε, γιατί πάει. Μου βήχτε, σε τόσο πω γιατί Γιατί όταν υπάρχουν νίκες, εγώ έχω μαλλιά τόσο, έτσι σαν το Ρομπέρτο, σαν το, πώς το λένε, το Μαρτσέλο της... Μου βήχτε, jak są zwycięstwa, jak drużyna wygrywa, to czuję się, że ma włosów na głowie, jak gdyby Marcelo z Realu Madryt. Εάν χάνουμε θα με βλέπετε σαν το κόγια, εκείνο που πολύ κόγια λέγω, δεν είναι ο αστυνομικός. Jak drużyna przegrywa, το σε czuje jak kożak bez βοήθεια. Έτσι και άσχημα με ρητίδε. Αυτό είναι... Έχω σε